Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Forgotten in Astral. Jako, że zbliżamy się już nieuniknionymi krokami do końca gry, to chyba ostatnia szansa, by zrobić coś takiego. Zatańczysz z ogrem jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ta gra, błyskawic iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas. Jak niepotrzebna stal. Zatańczysz z ogrem jeszcze raz, ostatni raz. Nim skończy się ta gra, błyskawic iskra błyśnie w nas i zgaśnie w nas. Jak niepotrzebna stal. Dobra, to już mamy za sobą, szczerze powiedziawszy. Cóż, no cóż, tak mnie jakoś to naszło, nie wiem dlaczego, no ale cóż, teraz zostaje tylko zabić na tego ogra. No cóż, poziomem zbliżam się, kurczę, do Zerkera i jego zaśpiewajmy, ale widać, można i robić bez karaoke. I patrzcie, co się dzieje z tym ogrem, jak on padł jak szmata bez jego, właściwie dzięki meteorytowemu łukowi, padł jak szmata, w ogóle żadnego oporu nie stawiał. Super, o, tu mielibyśmy jeszcze jedną okazję na zatańczysz z ogrem, ale jednak nie. Jednak sobie zginę. Tak, dokładnie. Dobra, tych przeciwników mamy już z głowy. No i co, możemy wejść w ten portal i wydaje mi się, że będzie tam ciężko. No ale zobaczmy. I proszę bardzo, udało się. Przedmioty osobiste Talii rysowane są w skrzyni niedaleko i... A jednak teleportuje nas w dobre miejsce, a nie tam, gdzie... A nie tam, gdzie mielibyśmy do czynienia z... Nie tam, gdzie mielibyśmy do czynienia z... tysiącem głupich strażników. No i popatrzcie się, co on to... Co ten kadagańczyk robi? Uwalił się na Kiel i ją atakuje jak ile wlezie. No to mi się nie podoba z jego strony, ale może Kiel również da radę wytankować go. Póki co całkiem ładnie idzie. No, myślę, że się uda. Kurczę, Kiel tankuje w zbroi z Gipat. Super. Oj, chyba jednak się może nie udać. A niech wypije tą miksturkę. Czuję się, jakbym pił tą miksturkę po raz 45, ale wciąż jest w ekwipunku, więc nie będę narzekał, prawda? A zginąłbyś już. Głupi... Kadagańczyku, super! Trochę napierśnik jej się rozpadł, ale jednak jakoś udało jej się przeżyć. Dobra, jednak nic tu nie zrobimy, nie będziemy walczyć przez ścianę, tak jak miałem nadzieję. Tylko będziemy musieli atakować normalnie. O, proszę bardzo, i teraz mamy dozorca więzienny wojownik i dozorca więzienny strzelec. Są mocniejsi od zwykłych przeciwników. Ale nie wypada z nich łup. To trochę dziwne. No ale raczej są również słabymi przeciwnikami, przynajmniej na tym etapie. Mam taką fajną zbroję, taki fajny łuk, więc myślę, że sobie będę raczej radził bezproblemowo. Dobra, Kiel, tylko jeszcze jakbyś trafił. On ma dość dużo obrony, ale my mamy dużo więcej ataku, tak? I nie ma z nich niestety łupu. No szkoda. Mogli coś wymyślić. O, a ten gościu dostanie ciosem... Dobra, może nie tak, ale ten gościu naprawdę dostanie ciosem w plecy. Ale jakbym był odrobinę bardziej zdolny... O, na przykład w tym momencie może dostać ładnie ciosem w plecy, ale nie suku, Kiel. Zastanów się, co ty robisz. I dalej ten młotek nie wystarcza, żeby uśmiercić jednym ciosem gościa. No już ten łuk zadaje dużo większe obrażenia. Dobra, teraz z młotka do niebi, Kiel. Bez sensu. Kiel, młoteczkiem. Idź go zastrzel. Biegnij. No. Ale kurczę, strasznie słaby ten cios w plecy się zrobił. Oj. Bo jak nawet...
łukiem da się zastrzelić na jednego strzała, a z tego nie, no to wielka szkoda, dobra. No, też jakoś działa, może z problemami, ale jakoś działa. Dobra, kiel teraz nie ma. Kiel teraz nie ma siły, więc będzie lipa. Uledź ją Kir może. No ale super, kiel tankuje bardzo dobrze. Lepiej niż Kir, można by powiedzieć. Zobaczmy, ta skrzynka to będzie standardowa skrzynia z złotem. Oczywiście, chociaż tyle tutaj zarobimy na, w tym miejscu. No to następny koleś. Spodziewałem się tutaj większej masakry, więc ten patent z umieraniem kiel to jednak można włożyć między bajki. Chociaż, nie wiem, zobaczymy co się stanie, gdy weźmiemy kuferek. Dobra, Kier, ty go możesz w ogóle zignorować. A Kiel by mogła go zabić. Ale coś jej jednak jest z nią nie tak i nie może sobie trafić. I teraz brawo, Kiel. Widzisz, co zrobiłaś? Teraz ciebie atakuje za to. Przez to. Bo nie chciałaś go zabić. Legion, a jeszcze siła jej się skończyła. Dobra, może się jednak uda z tego wybrnąć. Nie! Jednak się nie udało. Kurczę, dobra, nieważne. Oczyszczę sobie tą mapę za chwilę. A teraz po prostu wezmę ten kuferek misji, no bo co? To jest ten kuferek, no i co? Kiel, weź go nawet bez walki. No, prawie bez walki się da. Dobra, no i co? Misja wykonana. Teraz pozwólcie, że wrócę do miasta i oczyszczę to miejsce. Jeszcze nie ma tu dużo, ale troszkę chociaż oczyszczę. A jednak coś się dzieje! Aha, okej. Okay. Kiel nie zdołała wejść, jednak dobrze wiedziałem. A jednak wiedziałem, że tak będzie. Kurczę, jaka ta gra jest przewidywalna. Nie, to ja jestem genialny. I tutaj Kir wydał okrzyk. Kiel, nie! O, fatalnie. Fatalnie się stało, że jednak niby drobnostka, a Kiel jednak zginęła. No cóż. Nie powinno się śmiać, powinno być smutny. O, fatalnie się stało. Dobra, to nic, to wracajmy do bazy. I sprawdźmy, czy co dalej. No właśnie, i to dlatego powinno się puszczać damy przodem, wtedy to Kirby tam został. On by to wytankował. O okrutnym pięknie, no cóż. Oj, jak ty bystro wrócę. Przyniósł? A to znasz, porządna dziewczyna żyć nie może bez grzebni i zerkalca. No i jeszcze wszelkie tam mielcze. Я ходил за гребешком из зеркальца. Это из-за этого погибло. Кель, это замокрышечка. Что с тебя глаз не сводило? Этим не отравишь. Жалко ее, конечно. Но не могла же я в самом деле бросить там свой гребень. Он из кости настоящего дракона. От него волосы такие шелковистые становятся. Гребешок из зеркальца. Кель, ты же чувствовала что-то. Ты хотела уйти. Какой же я глупец, глупец, я ничего не замечал. Эй, меня зовут Тайлера. Забудь про Келли, ее уже нет. Нет, отойди от меня. Твоя красота отравляет. Ты даже мизинца ее не стоишь. Она была мне предана. Она была самым близким мне человеком, самым дорогим. Какой же я болван, я не замечал ее. А теперь не представляю, как буду жить без нее. Нет, я не оставлю ее смерть неотомщенной. Я чувствую в себе удвоенные силы. Жигран узнает, что такое гнев Джуна.
Teraz widzisz, teraz zauważyłeś Kiel. Ty, dobrze ci tak, Kir. Ile ona się nacierpiała przez ciebie, jeszcze zginęła i teraz widzimy gniew Juna. Oj, boję się. Co to się dzieje? Aha, myślałem, że będziemy widzieć jakiś gniew Juna, a tak to nic. No i co, Kiel nie żyje i... Powiem wam tak, jest niedobrze, bo zginęła mi moja najlepsza bohaterka. Wow, super, no super! I co to jest? Co to jest? Co to jest? Aha, nie, o! Całkowicie go zmienili. Wow, okej, dobra. Siła 40, zręczność 40, inteligencja 40, obciążenie 2000, no, no, Kir, wow, i meteoryt, wow, no, no, to teraz Kir da każdemu radę. Chociaż wolałem go jako maga, chociaż był cienki jak barsz, ale wolałem go jako maga. Super, akurat sobie zrobię włócznie z tego, skoro jestem wyszkolony we włóczni. Jakieś tu może osłabienie do tego, tak? Tak, wydaje mi się, że osłabienie będzie najlepszym pomysłem. No, no, tego się nie spodziewałem, ale musieli jakoś musieli jakoś ulepszyć Kira, aby dawał radę teraz walczyć samemu na dżigranie, no i dość mocno go ulepszyli. Broń kontaktowa 100, łucznik 100, wow, szkoda, że nie rozebrałem kiel, żeby wziąć jej łuczek, a tak to będę bez łuku musiał być, no cóż, szkoda trochę tego, tutaj nie dostaliśmy wiele pieniędzy, no ale dobra, mamy ten meteorytową włócznię, atak 135, czyli chyba więcej niż kiel miała, ale go rozepchało, szkoda tylko, że szkoda tylko, że straciłem moje umiejętności magii astralnej. No, teraz nie będę mógł czarować. W miarę dobry sposób, no cóż. No ale mamy za to inne umiejętności, na przykład takie coś. Odnowa mam na trzecim poziomie, jest odnowa, wigoru nie ma niestety, no o kurcze, wyszedłem sobie. Ale coś za coś, prawda? Coś za coś. Kurczę, jaka szkoda. I teraz, jeśli byśmy mieli laskę życia, to bym im pokazał, pomściłbym, nie, wskrzesiłbym kiel i byłoby wszystko miło, wszyscy by byli szczęśliwi, a tak to. Niestety. Niestety. A i wiecie co, to chyba dam sobie jakieś do wigoru obniżające. No, chyba się bardziej opłaci. Tak mi się wydaje. Dobra. Mamy super magiczny piorun. To się przyda, to się przyda. Jeszcze jakieś leczenie naprawdę mi się by przydało, ale mam tylko magii. Magii tej mam 60. O Jezu, ne, nawet mi na siłę nie stać. Pozwólcie, zrobię sobie różdżkę. Bo bez siły ani róż, jak to opowiadają. Szczególnie jak teraz jestem takim koksem 104. Tylko po co ja to rozkładałem? I teraz już tego nie złożę. Kurczę, jestem głupi. Czekajcie.